Stój? Tak, ty, stój, dokładnie. Jeżeli włączyłeś ten materiał, to nie waż mi się go wyłączyć, przynajmniej przez chwilę, ponieważ gra, którą ci dzisiaj pokażę, jest naprawdę godna uwagi, słuchajcie. Mowa o grze Fall Guys, nigdy o niej nie słyszałem. Zobaczyłem ją na Steamie, w ogóle chciałem coś innego sprawdzić, patrzę na głównej, zobaczyłem sobie jakieś takie obrazki, wiecie, na Steamie, poglądowe i naprawdę gra mi się spodobała, kupiłem, zagrałem jeden mecz i jestem zachwycony. Czym jest ta gra? Tak, jak widzicie, tutaj mam już ją odpaloną. Jesteśmy sobie takim glutkiem. Jest to Battle Royale, ale zupełnie inny Battle Royale niż te, które znacie najprawdopodobniej, ponieważ tutaj walczymy z przeciwnikami, przechodząc tor przeszkód. Tory przeszkód są różne i no powiem wam, że naprawdę, naprawdę dajcie tej gierce szansę, bo jest mega. Jeżeli pod tym filmem zostawicie 700 łapek w górę, ja wiem, to dużo, ale jakby chcę się też wykosztować, dlatego stawiam taki próg, to ja w następnym odcinku robię dla was konkurs na tę gierkę, ponieważ kosztuje ona 70 zł na Steamie. Moi drodzy, co my tu mamy? Ogólnie w samej grze mamy outfity, to jest nasza postać, tutaj mamy jakiś season progress, jest aktualnie sezon pierwszy, bo gra dopiero co wyszła, ja o niej wcześniej w ogóle nie słyszałem, mówię, na głównej Steama mi się po prostu pojawiło. Tutaj mamy jakieś nagrody, rozumiem, że to jest jakiś karnet, mamy jakiś sklep, gdzie możemy jakby w różne, tak widzicie, kostiumy przebierać naszego glutka. To myślę, że póki co jest dla nas rzecz drugorzędna. O, to jest jakiś rzadki przedmiot, w ogóle nie wiem, ale skrzyneczek żadnych jeszcze nie ma, ale na pewno się pojawią, bo z tego co słyszałem, ja od razu zaczynam sobie nową grę. Twórcy są zaskoczeni tym, jak duże zainteresowanie zgarnęła ta gra i naprawdę na Steamie gra w nią masa osób. I nie dziwię się, nie dziwię się, bo jest naprawdę warta uwagi. Tak jak widzicie, w tym momencie znajduje mi 60 graczy. 60 graczy, aktualnie z 58 na 60. No i cóż, tych wszystkich 60 graczy będzie razem rywalizowało. I to wygląda przecudnie, słuchajcie. To wygląda przecudnie. Ja naprawdę, tak mi się ta gra podoba, że no nie macie nic do gadania. Robię z tego serię, krótka piła, bo nie macie nic do gadania. Zobaczcie, tu wygląda tak ta mapa, na której dzisiaj będziemy grali. Jeszcze na niej nie grałem, bo tak jak mówiłem, zagrałem tylko jeden mecz i dosyć szybko przegrałem i stwierdziłem, że muszę wam to po prostu pokazać, bo naprawdę no, ja będę dzisiaj cały odcinek, tak, ale no zobaczcie, to jest majstersztyk. To są wszyscy nasi przeciwnicy i teraz tak, nie znam też wszystkich przeszkód, wszyscy biegniemy. Wszyscy biegniemy. O kurcze, przepychają mnie. O kurcze. Dobra, dobra, czy nad tym można przeskoczyć? Ała, ała. Muszę uważać, bo wiecie, tutaj jak... Można, ale trzeba jakby biec bezpośrednio na to. Dobra. Nie, do tyłu też da się przeskoczyć, okej. Dobra. Jeszcze, super, udało mi się. Bo tutaj jakby jeżeli mnie to wyrzuci. Ej, no co jest, przesuńcie się. Przesuńcie się. Dajcie przejść youtuberowi. Ja mam kamerę, przepuśćcie mnie tutaj. Napiszę do twórców, żeby wiecie, żeby dali mi jakieś skille pozwalające strzelać z shotgunów do moich przeciwników, hehe. Dobra, słuchajcie, mam jakieś wiatraki. Chyba mnie trafił, ale jakoś na szczęście się nie zaliczyło. Ogólnie tak jak widzicie, już tylko 43 osoby zostały, jeżeli dobrze rozumiem, bo tutaj możecie wypaść za mapę. Jeżeli wypadniecie za mapę, to przegrywacie po prostu, krótka piła. Okej, dobra, udało mi się tu przejść. Aha, można iść środkiem, a można iść naokoło i rozumiem, że naokoło jest łatwiej. Ale środkiem... No, widzę, że... Oho, to jest game over. Nie, jednak nie. Okej, dobra, jednak to przeżyłem. Wszyscy tam latają, widzę, głównie próbują środkiem, ale mi się wydaje, że to nie ma sensu, bo ten środek jest po prostu dużo trudniejszy. Nie doskoczyłem? Ja w ogóle powiem wam, że pomyliłem tę grę. Jak na początku zobaczyłem na Steamie, to myślałem, że to jest, że wreszcie wyszło Human Fall Flat, czy coś takiego. No, o co chodzi? O co chodzi? Dobra, próbujemy środkiem, bo... No... Nie, zostawcie mnie w spokoju, tamci już tam przeszli, widzę. Nie mogę przeskoczyć tego. A można biec? Nie, nie można, shiftem... O, ale tu mnie, tu się pojawiłem, a to akurat trochę oszukane. Dobra, no świetnie, Filip. Aha, i okej, zostałem wyeliminowany. Dobra, już rozumiem jak to działa. To nie jest tak jak powiedziałem, że jak wypadnę za mapę, teraz dopiero zrozumiałem. To nie jest tak, że jak wypadnę za mapę, to przegrywam, ale po prostu do następnej rundy może być zakwalifikowanych określona ilość osób. I tak jak widzicie, tu są 43 osoby, które z całej puli się zakwalifikowały i to był limit. 43 osoby mogły się zakwalifikować do kolejnej rundy. Ja po prostu się na to niestety nie załapałem. Tak jak widzicie, teraz losuję kolejną grę. Ja już w niej nie będę, będą tylko te 43 osoby, które się po prostu zakwalifikowały właśnie do
tutaj do. No po prostu do kolejnej rundy, tak? Mi się niestety nie udało. Muszę wyczyć tę grę. To grab a tail. Use. Okej, można użyć strzałki w górę. Make sure that in your team has more tails. Ale o co chodzi z tails? Co to jest za tor z Wipeout wymiatacze? Nie wiem, czy oglądaliście Wipeout. Tak, by the way, ale o co tu chodzi? Możemy sobie popatrzeć chwilę, jak oni grają, bo. Co to w ogóle jest za nosorożec gościu ma, no. Jak widzicie, ludzie już tutaj ogarniają, ludzie już tutaj hardują fest. Nie wiem, o co tu chodzi. Tak za bardzo. Można się bić. Wpychają innych graczy w jakieś młoty. Jakieś punkty są zdobywane. Aha, to grab tails, może to co mi. Aha, ogony się łapie, zobaczcie. Widzicie? Złapał teraz ogon. Ale o co tu chodzi konkretnie? No dobra, ale. I co, są jakieś kilka drużyn, tak? Są jakieś 3, 4, 4 drużyny są. Możemy sobie zmienić, kogo będziemy oglądali. Ale z młota wygarnął. No cóż, czasem tak się wydaje. Mam jakiś burger w ogóle. Jest fajny burger, kurczę, czy ja mam takie wyglądy w sklepie? Zaraz zobaczymy. W sumie przejdźmy sobie do sklepu i zobaczmy, czy ja mam takie fajne wyglądy w ogóle. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w sklepie. Czy tu jest jakiś burger? Co to jest w ogóle? Kudos. Tutaj kudos to jest waluta. Dostaje jakiś knock-off, celebration. Rzadki przedmiot. Jest podział na przedmioty. Powiem wam tak, twórcy naprawdę mogą na tej gierce sporo zarobić, bo jest bardzo popularna. Jak oni pomyślą o jakichś skrzyneczkach, jakichś takich rzeczach wizualnych, to tu naprawdę. O, co jest grane. Ej, to mi się podoba, to muszę mieć dziewiąty poziom. Tylko, aha, sezon trwa 62 dni, ale powiem wam szczerze, gra będzie na 100% rozwijana. Zagrajmy sobie kolejny meczyk. Gra będzie na 100% rozwijana, bo tak jak mówię, jest bardzo, bardzo dużo graczy. Naprawdę jest zaskakujące wręcz zainteresowanie. Tak jak wam mówiłem, twórcy przeczytałem, że są zaskoczeni tym, ile osób jakby zainteresowało się ich grą. Także myślę, że to będzie na pewno mega rozwijane, bo też twórcy dostaną jakby niespodziewany zastrzyk gotówki, bo no jednak gierka 70 zł kosztuje. Tak jak mówię, pamiętajcie, bo też jakby ja teraz staram się wrzucać filmy codziennie, dlatego mi też zależy na waszej aktywności i też dlatego planuję robić dużo konkursów, żebyśmy się jakby, wiecie, nawzajem wspierali w ten sposób. Ja was nagradzam za aktywność po prostu konkursami, tak? No bo wykładam jednak te pieniążki z własnej kieszeni. Pamiętajcie, tak jak mówię, 700 łapeczek pod tym filmem i jak to zrobić? Aha, Grab and Tail, ale no to tutaj nic nie. Dobra, pierwszy to jest po prostu taki standardowy wyścig. Ile osób? 40. Okej, dobra, rozumiem te platformy. Formy się przechylają. Aha, no to fajnie. No dobra, ale to ja nie mam. No, pliska. Przepuśćcie mnie. O! Trochę spadłem na twarzyczkę. Aha! A, patrzcie, można skakać prawym przyciskiem myszy. Można robić takiego. No, come on. No, pliska, nie róbcie mi tego. Fajne jest to, że w sumie nie ma jakichś lagów takich. No, co ja mam tu zrobić? Przepraszam bardzo. Dobra. Dobra, to z tym prawym przyciskiem myszy. Lewy nic nie robi, przynajmniej póki co. Ach, ten lewy, nie? W piłce nic nie robi i w tej grze też. Nie, no żartuję oczywiście. Przepraszam wszystkich fanów Roberta Lewandowskiego. Nic do niego nie mam absolutnie. Ja w ogóle jestem ciemny, jeśli chodzi o piłkę nożną i nawet nie wiem, gdzie Robert Lewandowski gra, także przepraszam. No, ale nie da się tam skoczyć, o co chodzi? Znowu się. Dobra, ale dwie osoby już przeszły, widzicie? Bo są zakwalifikowane już dwie. Czy dwie osoby już to przeszły? Nie da się tam. Jak to zrobić? Jak ten typ to zrobił? To jest dobre pytanie. Dobra, trzeba jakoś to sposobem, nie? No wiecie, ja póki co mapek wszystkich nie znam, więc też. No dawaj, pliska. Nie. Dlaczego ja muszę być na końcu? Przecież. A, oni na pewno mają już wyższe levele. Nie, no nie da się. Nie da się tego przejść. Te platformy są tak totalnie zepsute. Przyciski mi nie działają, słuchajcie. O! O! Tu chyba mnie jeszcze nie było. Te platformy są do samego końca, czy ja dobrze widzę? O! O! Dobra, lecimy. Udało się przejść, super. Super, jaram się fest. Ja na pewno potrenuję do następnego odcinka, o to się nie bójcie. Także na pewno następny odcinek będzie dużo bardziej skillowy. Miejmy nadzieję. No co jest grane? Nie.
Gdzie mnie cofnęło? A, to w sumie już prawie... Dobra, to się zaczyna przechylać. To zaczyna opadać. Szybko tutaj. Teraz to zacznie spadać. Nie, no tragedia się tu dzieje. Trzeba przejść na drugą stronę, podnieść to. I teraz przeskoczymy szybciutko. Zostałem już wyeliminowany? Wychodzimy. Ja nie chcę na to patrzeć. Exit od razu, wychodzę. Smutne to jest. Chociaż jakieś nagrody fajne mógłbym dostać. 30 tego. Znaczy 15 doświadczenia i 30 tej waluty, za którą tu możemy kupować rzeczy. No nic, zacznijmy kolejny mecz, może tym razem mi się poszczęści. Już mniej więcej wiedziałbym, jak się poruszać na tych platformach, gdybym znowu je trafił. Okej, okay, mamy kolejną mapę. O co tu chodzi? Zaraz się dowiemy. Zaraz... Co, o co chodzi? Kwalifikacja 0 na 1? 33. Okej, okay, dobra, na tym już grałem. Poza nagrywaniem na tym grałem, wiem co to jest. Ale tu tylko 33 przechodzi. Tu generalnie dobrze jest skakać na te... Po prostu, o, widzicie, to się tak kręci, śmiesznie. I wy musicie, o, dobra. O, dawaj, wyskakujemy, super. Tutaj spadają na nas takie piłki, ale to dosyć łatwo wydaje mi się. Ałaj, coś mnie pchnęło w ogóle w tę piłkę. Dosyć łatwo to wydaje mi się jest uniknąć. Jeszcze nie wiem, czy opłaca się ginąć, w sensie, czy to nie jest czasem tak, że wiecie, bardziej opłaca się. O. Czy to nie jest czasem tak, że bardziej opłaca się zginąć, niż gdzieś jakby zablokować? Tak, i tu chyba jak spadniemy na dół... Widziałem, że niektórzy specjalnie tutaj spadali na dół. Jak ja w to grałem ostatnio, nie wiem dlaczego do końca, bo tam właśnie można jakoś... Fajnie wjechać tym dołem, da się... O właśnie, jakby na dole jest alternatywna... Alternatywna mapa, ktoś w ogóle już przeszedł? Aha, ja mogę nie zdążyć. Aha, spadłem. No nie zdążę jak nic. No nie! No proszę, dajcie mi się chociaż raz zakwalifikować do drugiej rundy. Co za spoceńcy grają w tę grę. Ale masakra, ale oszukana gra dla dzieci, a ja nie mogę sobie poradzić? No co? Nie chcę, chcę jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz spróbować, nie chcę sobie spoilerować, co jest dalej. Chociaż mógłbym popatrzeć, co jest dalej, to wtedy wiedziałbym, jak się potem zachować, ale... Kurczę, no tak blisko byłem, a już raz grałem na tej mapie. O, jakiś connection error wyskoczył. Czyżby się serwery przepełniły? No ale moi drodzy, czekam na wasze opinie, naprawdę w komentarzach. Widziałem, że jeszcze, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jak ja to nagrywam, niedużo osób to nagrało, więc prawdopodobnie nawet nie wiedzieliście o tej grze. Ale no, ja, okej, mamy wiatraki, to jest chyba ten poziom z wiatrakami, który już dzisiaj graliśmy. Tak jak mówię, myślę, że konsekwentnie będą dodawane nowe poziomy, że będzie ich coraz więcej. Tak, to jest poziom z wiatrakami. Nie wiem, o co chodzi z tym wiatrakiem na środku, czy nam się opłaca biec, ale raczej nie będziemy tam biegli. A, w ogóle ja ostatnio byłem bardzo blisko mety. Dobra. Ostatnio byłem bardzo blisko mety, bo skończyłem przy tym dużym wiatraku. A to nie fair, że niektórzy zaczynają na przykład szybciej ode mnie. Dobra, przesuńcie się teraz. Robimy miejsce dla profesjonalisty. Dobra, to jest easy, to jest dla dzieciaczków. Pyk. Nie wiem, dlaczego się wywróciłem, ale... Cyk, tutaj robimy... Okej, dobra, czekajcie, bo... W sumie to nie jest takie głupie, żeby dać się tym trafić. Wygląda na to, że nawet czasem się opłaca, bo w sumie... Wydaje mi się, że tak trochę szybciej... Okej, opłaca się też... Dobra, przesuńcie się. Cyk. Parcie. Ale ogar z mojej strony poleciał. Dobra, jak nie skasztanie tego... O, coś zaczęło w ogóle ścinać. Dobra. Trochę się zatrzymałem, ale... Nie opłaca się tak skakać, w sensie opłaca się, widzę, że bardziej biec. Dobra. Nie wywróciło mnie. Widzę, że większość osób tutaj raczej biegnie już naokoło. Dobra, tu chyba tak trzeba było przeskoczyć i ja dlatego nie mogłem tego wcześniej zrobić. No ja wam mówię, ja to przytryharduję. Wow, ale przytryhardowałem, gdzie się pojawię? Aha, dobra, to jest za tym, okej, pojawiłem się już, czaję, za tym. Dobra. Zapytacie, dlaczego tak zrobiłem, bo za wszelką cenę chciałem się załapać tam jeszcze na... Od razu wskoczyć, bo widzicie, ten wiatrak tak się wolno obraca. Okej, dobra, czekajcie. Dobra, udało się, ała.
Proszę się nie obijać o mnie, ja nagrywam. Ogółem w to można grać z widzami, więc moim zdaniem w ogóle super. O, uda mi się, uda mi się. Jest! Jest, zakwalifikujemy się. A 45, jako 40, wprawdzie jako 40, ale się udało. Okej, okay, możemy popatrzeć sobie jeszcze, kto jest najbli... Run over, nie, no już nie możemy popatrzeć. Ale okej, okay, udało nam się, zobaczcie, zostajemy. Nasz glutek na chillku tutaj nie wypada. Kilku graczy wypadło, no w sumie niedużo, powiem wam, no widać, że gram w to, że ostrolamię, bo ledwo się zakwalifikowałem, a jednak wypada naprawdę niewielu graczy, tak na dobrą sprawę, po tej pierwszej rundzie. No 15, no to powiedzmy, wiecie, 1/4, to gram gorzej niż 1/4 graczy. Zobaczmy sobie, co jest kolejne, tu w ogóle są jakieś, tak widzicie, jakieś gra w piłkę, jakieś w ogóle, nie wiem, no dużo tych trybów i na pewno będzie ich jeszcze więcej, tak jak mówiłem. Póki co, na pewno będę próbował jakiś mecz wygrać. Niekoniecznie na tym odcinku, ale no myślę, że jakaś pierwsza wygrana to na pewno prędzej czy później siądzie. No i myślę, że raz na jakiś czas będą odcinki z tej gry, takie niedługie, nie? Typu po 13 minut, 13-20 minut, ale będą, bo mega mi się podoba. Ja sobie przytryharduję też trochę poza nagrywaniem, żeby nie było, że... Żeby nie było, że wiecie. Okej, okay, tę mapę znamy. Okej, okay, dobra, tę mapę znamy, graliśmy na tym przed chwilą i w ogóle zacząłem jako jeden z ten. Dobra, opłacało się bardziej skoczyć akurat tam. Poczekamy sobie. Można biegać w sumie na tym, pyk. Jak się biega jakby naokoło, w sensie w te strony jak są te kółka, to strasznie szybko idzie. Dobra, ale wydaje mi się, że się nie zakwalifikuję, jeżeli będę na tym miejscu, na którym jestem aktualnie. Dobra. Dobra, od razu lecimy tu, od razu lecimy tu, ale patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Ale ograne. Zacznę skoczyć na dół. Ja widzę, że tam regularnie ktoś zeskakuje, ale wydaje mi się, że jak... Okej, widzicie. I teraz opłaca mi się bardziej... O. Dobra, bo to jest głupie właśnie, co robię. Albo zeskakuję na dół, albo idę górą, bo ja znowu zrobiłem to samo, co poprzednio. Oj. Czy ja dam radę? Aha, dobra, bo tutaj jest... A propos robienia tego samego, co poprzednio. Dobra, to są w ogóle jakieś piłki jeszcze. Ale wydaje mi się, że ogarnę. Nie, nie dam rady. Ajajaj, no wyeliminowany na samym końcu, na samiutkim końcu. Już byłem tak blisko. Kurczę, w ogóle niektórzy tutaj mają fajną posypkę. Ale jestem bardzo ciekaw, ile ja teraz dostanę, wyjdźmy sobie, ile ja teraz dostanę doświadczenia za coś takiego, bo w sumie przeszedłem dwie mapy, 25 doświadczenia w sumie, a to ciekawe, bo tak naprawdę dostałem mniej doświadczenia niż gdybym, wiecie, przegrał i potem zagrał kolejną grę. Okej, ale o co tu jeszcze chodzi? Mam jakieś cieszynki? Outfity? Okej, pattern? O! Ej, to jest kurczę zarąbiste. No to biegamy w takich gadkach chyba, co? O kurczę, co jest grane? Lower. Nie, no takie gadki w serduszka, no to musi być. Ta lukrowa posypka jest fajna, ale takie gadki w serduszka to jest totalny kozak moim zdaniem. Teraz staniemy różowi. No i dobra. No i dobra. Moi drodzy, jeśli chodzi o Fall Guys, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał również. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się spodobał i że ciepło przyjmiecie nową serię, bo ja chcę w to grać, chcę wygrać w końcu jakąś grę. Będę sobie grał poza nagrywaniem, tak żeby trochę się bardziej wyskillować. No i co, to tyle ode mnie. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć, może zagram jeszcze z jakimś youtuberem, zobaczymy, bo to też można grać w parę osób i wydaje mi się, że to też fajnie będzie zagrać z kimś. Także wszystko w waszych rękach i w sumie w moich też, tak jak widać, ale chyba bardziej w waszych, bo mi trochę brakuje skilla. Dziękuję wam za uwagę, ode mnie to tyle, trzymajcie się ciepło, cześć.